za nami oficjalne obchody Dnia Konstytucji 3 maja. Aż 82 projekty z regionu z dofinansowaniem. Nowa wystawa w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej. Dzień dobry, Milena Majewska, zapraszam na informacje. 232 lata temu uchwalono Konstytucję 3 maja. Był to pierwszy taki dokument w Europie i drugi na świecie. Tradycyjnie w całym kraju, również w Radomiu, odbyły się oficjalne obchody. Obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęły się od zbiórki uczestników na Placu Korackiego. Wśród zgromadzonych gości były władze miasta, przedstawiciele wojska, służb mundurowych, grup rekonstrukcyjnych, orkiestry wojskowej, stowarzyszeń kombatanckich czy placówek oświatowych. Uczestnicy udali się na teren kościoła garnizonowego, gdzie odprawiono mszę świętą polową. Potem na Placu Konstytucji 3 maja złożono meldunek dowódcy garnizonu Radom, wciągnięto flagę na maszt i odegrano hymn państwowy. Były wystąpienia okolicznościowe, apel pamięci, salwa honorowa i złożenie kwiatów na płycie grobu nieznanego żołnierza. Na koniec orkiestra wojskowa wykonała musztrę paradną i defiladę. 82 projekty z regionu radomskiego uzyskały dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Wśród realizowanych zadań będzie m.in. budowa placów zabaw, wiat przystankowych, chodników czy oświetlenia. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw to program wsparcia, który od lat cieszy się bardzo dużą popularnością. Świadczy o tym również tegoroczna edycja. Na 82 inicjatywy w regionie radomskim przyznano dofinansowanie w kwocie 770 tysięcy złotych. Maksymalne wsparcie dla jednej inwestycji wynosiło 10 tysięcy. Kontynuujemy dosyć skutecznie działania wspierające samorządy również w tym instrumencie, a więc w MIAS-ie, który bardzo mocno przyjął się, jeżeli chodzi o kwestie wspierania tych małych inicjatyw, ale sołeckich, i on daje naprawdę olbrzymi efekt. Ja to widzę na co dzień, będąc w różnych miejscach. Jest to chyba najbardziej popularny instrument, bo w zasadzie wszystkie miejscowości w województwie mazowieckim skorzystają z tego instrumentu. Wsparcie mogło dotyczyć różnych przedsięwzięć. Część samorządów pozyskane środki przeznaczy na poprawę komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców. Od kilku lat bardzo mocno intensywnie wnioskujemy do samorządu województwa mazowieckiego i samorząd województwa mazowieckiego zawsze aktywnie wspiera naszą gminę, ale także wiele innych na tej części naszej województwa mazowieckiego. W tym roku to są dwa sołectwa. Poprawa bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o chodnik w miejscowości Pastwiska, i doposażenie placu zabaw, tak aby dzieci mogły spędzać aktywnie czas w miejscowości Kolonia Sradzice. Stworzyliśmy układ komunikacyjny, który służy naszym mieszkańcom, i budujemy kolejny rok wiaty przystankowe. Tym razem również chcemy, żeby mieszkańcy korzystający z tej komunikacji publicznej w takich przyzwoitych warunkach, wtedy kiedy jest śnieg, deszcz, mogli poczekać na autobus. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców to również zakup nowego wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych. Tak będzie w przypadku gminy Jedlińsk, a nowe wyposażenie trafi do strażaków z Bierwc oraz Wielogóry. Bardzo się cieszę, bo to przede wszystkim ochrona naszych druhów strażaków, gdy jadą do akcji ratowania życia, mienia mieszkańców. Dofinansowanie to na pewno pomoże do zakupu tego sprzętu. W sumie w tegorocznej edycji Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw wsparcie otrzymało ponad 750 projektów na łączną kwotę ponad 7 400 000 zł. Powodów do świętowania było dużo, ale ten najważniejszy to 25-lecie pracy artystycznej Adriana Szarego, radomskiego poety. Z tej okazji w Resursie Obywatelskiej odbyła się promocja najnowszego tomiku. To było potrójne świętowanie. Radomski poeta Adrian Szary obchodził jubileusz 25-lecia pracy literackiej, 40. urodzin i premiery nowej książki poetyckiej XL – Wiersze wyprasowane. Jaki był to czas? Na pewno zmieniało się dużo rzeczy. Ja żartuję sobie, że jak zaczynałem swoją pracę literacką w Radomiu, to byłem jedną z nielicznych osób piszących poezję. Teraz mam wrażenie, że tych osób jest coraz więcej. Coraz więcej osób pisze
publikuje i myślę, że to chyba dobrze, bo to świadczy też i o rozwoju kulturalnym naszego miasta. To taka jedna z refleksji, jaka na przełomie tych dwóch dekad przychodzi mi do głowy. XL Wiersze Wyprasowane to najnowszy tomik poetycki Adriana Szarego, który zawiera 176 wierszy. 28 kwietnia w Resursie Obywatelskiej Adrian Szary promował swoje najnowsze dzieło. Oprawę muzyczną zapewnił Rafał Błędowski z zespołem. W Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu można podziwiać nową wystawę autorstwa Agaty Agatowskiej. Ekspozycja składa się z 6 rzeźb wykonanych w różnych materiałach, m.in. w brązie i tworzywie sztucznym. W piątek 27 kwietnia odbył się wernisaż wystawy Power and Fashion. Świat mody stanowi źródło inspiracji dla artystki, której wiele rzeźb ukazuje modelki w fantazyjnych strojach zapożyczonych z projektów największych krawców. Rzeźby są inspirowane modą, są to rzeźby figuratywne. Są to kobiety inspirowane pokazami mody. Główni projektanci, którzy byli dla mnie inspiracją, to Karl Lagerfeld, Alexander McQueen, Nicola Geskie. I tutaj widzimy jedną rzeźbę inspirowaną kurtką Thierry'ego Maglera. Artystka zafascynowana modą, którą traktuje przede wszystkim jako kulturowy fenomen, porusza problem wzajemnego oddziaływania na siebie dwóch obszarów kultury. Mamy tutaj bardzo przemyślaną prezentację prac artystki średniego pokolenia, która jest jedną z najwybitniejszych reprezentantek swojej generacji. Moda jest fenomenem kulturowym i ta wystawa pokazuje w sposób bardzo dobitny, jak oddziaływują na siebie dwa obszary kultury, które badacze dzielą na tą kulturę wysoką, czyli elitarną, i na tą kulturę popularną, masową. Ekspozycja usytuowana jest na tarasie elektrowni. To miejsce i taras jest też elementem wystawy, właśnie dla takich elementów jak przestrzenne figury czy w ogóle instalacje, które artyści tworzą. Wystawę będzie można podziwiać do 25 czerwca bieżącego roku. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.